Zapytaliśmy uczniów, czy chcą brać udział w tej akcji. Powiedzieli, że jak najbardziej, że są zainteresowani. A myślę, że rolą wychowawczą szkoły jest także zwracanie uwagi na te najważniejsze problemy, które, no właśnie, które istnieją niestety w naszej rzeczywistości i no jakby reagowanie na to. Myślę, że taka forma jest jak najbardziej właściwa, czyli taka, którą pokazuje solidarność i pewne wspólne przeżywanie tego niestety negatywnego zjawiska, o którym dzisiaj wolelibyśmy chyba zapomnieć jednak. Wzięłam udział w tej akcji, żeby pokazać, że kobiety też mają taką wewnętrzną potrzebę mówienia tego, co myślą i po prostu pokazać, że kobiety potrafią też być asertywne. Myślę, że to nie możemy pozwolić, żeby tak jakby dyskryminować kobiety. Można powiedzieć, że 70% przestępstw motywowanych właśnie gwałtem jest w ogóle nie objęte żadną statystyką. Kobiety boją się zgłaszać to na policję, nie rozmawiają ze swoimi koleżankami z pracy, ukrywają to. Dlatego ten manifest pokazuje, nie bójcie się, jesteśmy z wami, popieramy i tańczymy tutaj dzisiaj dla was. Dlatego ważne jest, żeby mówić o tym, że spotyka ciebie jakiekolwiek nieszczęście, wykluczenie, nie tylko w formie gwałtu, ale także przemocy domowej czy przemocy ekonomicznej. Rozmowa i pewne uświadomienie. Ja jako nauczyciel od wielu lat mam taką świadomość, że bardzo często rozmowa przeciwdziała wielu negatywnym zachowaniom, włącznie z przemocą, a niestety nie ma ku temu okazji. Dlatego warto rozmawiać nie tylko przed, ale także po.